Cześć. Cześć, kochany. Kolejny przedmiot z serii niegitarowych. Pokrowiec na... Pokrowiec na bęben na flor toma. Pokrowiec na flor toma. Zobaczymy, jak on się spisuje, jak on będzie hulał. Tomba 16x16. Zobaczymy, czy na naszego toma będzie pasował 16x16. Mi się wydaje, że... Poczekajcie, przymierzę sobie tylko, bo zacząłem się zastanawiać. Może nie widać, ale Wojtek sobie po prostu będzie pasował spokojnie. Na co warto zwrócić uwagę? Pierwsza rzecz to jest taka, widać w ogóle to wszystko. Pierwsza rzecz to jest taka, że po prostu mamy grubą gąbkę. Naprawdę dużo grubszą, przynajmniej o pół centymetra. Nie wiem, w palcach nie jestem w stanie ocenić, jak to jest. Przynajmniej pół centymetra grubszą niż gąbka na poszczególne, na pozostałe przejściówki, na te pozostałe. Grubsza niż na werbel, tam gdzie kupiliśmy, i na pewno firmy Millennium mamy na dwa tomy i tam są cieńsze te, trochę cieńsze te gąbki, ale gąbka jest nadal bardzo gęsta i zbita. To jest bardzo dobra oznaka, gęsta i zbita, czyli po prostu stanowi duży opór przed, duży opór mechaniczny przed jakimiś uderzeniami. Cóż tu mamy? Nieprzemakalny materiał, uchwyt jakiś techniczny, kieszeń, ciekawe czy widać, kieszeń na jakieś akcesoria, no cokolwiek tam można wsadzić, nie wiem, nóżki na przykład, raczej na nóżki. W środku, no wyściełany miększy materiał, na pewno większy niż ten jest dość chropowaty i szorstki. Zamek z dużymi ząbkami i dużym tutaj uchwytem, tym suwakiem, przez co po prostu łatwo zamknąć, nie ma jakiegoś problemu z zamykaniem. Tu muszę, to było pierwszy raz otwarty, więc zobaczymy, czy to w początku wszystko jest z nim w porządku. O, wszystko jest git. I tak, co się znowu rzuca w oczy? Uchwyty z jednej, w połowie wysokości, z jednej i z drugiej strony. I tu jeszcze mamy wzmocnienie dołu i uchwyty, znaczy takie nóżki gumowe, plus tutaj też jest wzmocnienie. Tu się trochę wygięło, może to się w czasie odegnie z powrotem. Tu mamy jeszcze wzmocnienie, słychać, że coś jest jeszcze w środku. Plastikowy, prawdopodobnie plastikowe wzmocnienie z jakiegoś polipropylenu czy czegoś. No, samo to jest naprawdę solidne. I jak jeszcze jak dzwonią nam te dzwoneczki, jak sanie Mikołaja. Także no, firma Millennium. No, ja naprawdę polecam. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, jak to będzie w praktyce działało, ponieważ dopiero te pokrowce akurat dopiero zaczynają swój żywot w naszym zespole. Więc zobaczymy. To może będzie jakieś sprawozdanie moje, sprawozdanie Wojtasa z życia pokrowców. Także to w zasadzie tyle. Następne pewnie będą już bardziej jakieś gitarowe sprzęty. Trzymajcie się, bajo!